No tak, wszyscy jesteśmy ciekawi, czy to już jest ten finał, czy jeszcze trzeba będzie się troszeczkę napracować. No jeszcze musimy popracować. Przede wszystkim skupiamy się teraz tylko i wyłącznie na zespole z Gdańska. Mamy troszeczkę więcej zajęć i pod tym kątem będziemy pracować. No i musimy się wyleczyć z kontuzji Michała Bartyckiego i Bartka Prisa. I myślę, że na łatwo skóry nie oddamy. Będziemy naprawdę, będzie walka, nie? Jak to sytuacja wygląda? Ten mecz w Gdańsku to jest właściwie mecz o wszystko, prawda? Tak, praktycznie musimy go wygrać, chociaż remis nam też daje awans bezpośredni, ale zważywszy, że na remis się nie gra, bo można to stracić, w odwrotnym kierunku może pójść, będziemy się starać wygrać ten mecz. Dzisiejszy mecz, pierwsza połowa, no chyba nie po waszej myśli. Było bardzo nerwowo, może nawet kibice lekko zawiedzeni, ale druga połowa pokazała, że jednak no, drzemie ta siła w tym zespole. Co się takiego stało w przerwie? Tak, no bo chłopcy zbyt szybko chcieli odrobić straty. Te ich akcje w ataku pozycyjnym w pierwszej części spotkania były nieprzemyślane i to spowodowało błędy, nieskuteczność w sytuacjach praktycznie stuprocentowych. Do tego dołożyć trzeba dwa karne i stąd się zrobiła przewaga drużyny przyjezdnych i musieliśmy naprawdę po męsku porozmawiać w szatni. I była ostra rozmowa. Tak, tak i wyjaśniłem sobie, że w taką grą po prostu... Słyszałem tu też krzyki na sali, jak pan zagrzewał zespół albo forsował, że tak powiem. Jest to sposób jakiejś mobilizacji zawodników, czy za dobre zagranie, czy za złe. Trzeba mobilizować ich, żeby po prostu nie poddawali się zbyt łatwo. Jakieś już plany, już coś tam się dzieje z myślą o tej wyższej lidze? Nie. Wiem, że jeszcze jestem daleki od takiego hura optymizmu. W niedzielę powiem o godzinie 13, jakie będę miał plany, co będę robił w poniedziałek. Czyli kiedy teraz kibice mogą ewentualnie zobaczyć to ostatnie spotkanie? Gdzie? 19 kwietnia gramy w Gdańsku na hali AWF-u gdańskiego o godzinie 11. Serdecznie zapraszam.